19. Ruszamy. Fabryczna 19 i wasz uśmiechnięty, inteligentny, przystojny, szczupły redaktor Roman Błaszczak. O, tak to jeszcze siebie nie zapowiedziałem. I moja ulubiona pani wójt, Anna Mołodciak. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry, witam pana redaktora. Gmina Kłodawa dzisiaj jest u nas. Dzień dobry, witam państwa i zawsze w Kłodawie chętnie i miło państwa goszczę razem z mieszkańcami. A bywamy, przesympatycznymi ludźmi. Ale o tym później, bo to nie tylko jeziora, nie tylko lasy, ale też różne imprezy. Ale chciałem się spytać, jak, Aniu, u ciebie wakacje już były? Urlop? Częściowo tak. Częściowo jeszcze przede mną. Natomiast ja lubię odpoczywać i pracować, przeplatankę sobie robić. Urlop miałam oczywiście dwutygodniowy, albo nawet i trzy, już nie pamiętam, bo to było miesiąc temu, uciekło. Natomiast dzieje się dużo w gminie, bo okres wakacji to są inwestycje, tak? To są... No też o inwestycjach później chcę porozmawiać. Dobrze. Ja tak prywatnie chciałem się najpierw spytać, co u ciebie słychać, świetnie wyglądasz. A dziękuję bardzo. Aczkolwiek ci wszyscy, co lubią swoją pracę, to wypoczywają też w pracy, Romku. I myślę, że ty też jesteś taką postacią. No, gdzie pojeździłam pracy, sobie troszeczkę po Polsce. Nie mogę, jak sobie pojadę na wakacje, o to od razu sobie wezmę jakąś szklankę wody tak, i wypiję. Patrząc na tą pogodę, jaka miała miejsce w te wakacje mijające, świetna to faktycznie w tym roku. Napoje w cenie były, to prawda. W jakiej kondycji jest dzisiaj gmina Kłodawa? Myślę, tak jak większość samorządów, staramy się zrealizować zadania przyjętych budżetów gmin czy jednostek samorządowych. Natomiast no, sytuacja finansowa niekoniecznie jest tak świetlana, jak sobie wyobrażaliśmy na początku. No, czyli radzimy Polski sobie, Ład, aczkolwiek... jeśli chodzi o samorządy, jakoś nie wpłynął dobrze i pozytywnie? Samorządy, które otrzymały dofinansowania i aplikowały o środki do Polskiego Ładu, ale też do innych programów i otrzymały dofinansowanie, ale z pewnością będzie im łatwiej. Ale tak ogólnie, czy dla ciebie jako szefa gminy, bogatej gminy, bo to też trzeba powiedzieć, że gmina Kłodawa to jest jedna z najbogatszych w Lubuskim, ale też w Polsce nieźle wypadacie, to wynika po prostu z podatków i tego, kto mieszka w danej gminie, a że gmina ma dużo do zaoferowania swoimi naturalnymi kwestiami, no to wielu zacnych i bogatych ludzi chętnie w tejże gminie mieszka. Faktem jest, że są programy, które nie są łatwe dla inwestorów. I tak jest w przypadku naszej inwestycji, mówię o rozbudowie szkoły w Kłodawie, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie, bardzo się z tego cieszę, z Polskiego Ładu. To jeszcze z pierwszego podania w ramach COVID-19. Nie mogliśmy uzyskać oferty żadnej. Po pierwszym przetargu nikt się nie zgłosił, dopiero w drugim przetargu, w związku z tym zadanie jest będzie realizowane jeszcze w czasie trwania roku szkolnego. Niemniej jednak wszystkie dofinansowania, które są możliwe dla gmin, dla samorządów, są z pewnością dużym wspomożeniem finansowym i łatwiej nam się rozwijać i realizować zadania, na które oczekują mieszkańcy, jak mamy dofinansowania. A obecnie inwestycja, która trwa, jest taka najważniejsza dla ciebie? Tak naprawdę to każde sołectwo jest dla mnie ważne, ale są inwestycje, które służą wszystkim mieszkańcom i to właśnie inwestycje w oświatę. Rozbudowujemy szkołę w Kłodawie, ponieważ przy takim dużym napływie mieszkańców nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć infrastruktury oświatowej, ale też powstaje duży obiekt, świetlica dla mieszkańców sołectwa Santoczno. Rozbudowujemy sieć wodno-kanalizacyjną w Wojcieszycach. Modernizujemy drogi. No niestety wszystkie przetargi, tak jak do tej pory, jak od początku roku ogłaszaliśmy, wyłaniają wykonawców z ofertami droższymi niż mamy zapisy w budżecie. W związku z tym ciężka praca finansowa. Ale o przetargach to może za chwilę, bo teraz przerwę trzeba zrobić. Fabryczna 19. Dzisiaj jesteśmy w gminie Kłodawa. Zaraz wracamy. Fabryczna 19. Ruszamy.
Roman Błaszczak, Fabryczna 19. Jesteśmy ponownie. Ania, moja serdeczna znajoma, chciałem powiedzieć przyjaciółka, ale to bym przesadził, aż tak dobrze się nie znamy. Nie za często mnie zapraszasz na kawę, więc jeszcze tak się nie mogę spodziewać. Zapraszam. Naprawdę? Redaktora, zapraszam Państwa tak. Zawsze. Gmina Kłodawa jest gościnną tylko gminą. Tylko, że Błaszczak nie ma czasu, żeby przyjść. Otóż to. Pani wójt, no dobrze, porozmawiajmy o tematach takich trudniejszych. Co jest największym dzisiaj kłopotem w gminie? Co, gdybyś miała taką różdżkę, jakbyś mogła coś załatwić, to co byś zmieniła? Takie trzy najważniejsze rzeczy. Kłopotem, może nie tyle kłopotem, co nasz potencjał organizacyjny, przygotowanie pracowników, nie pozwala na wykorzystanie tego, co możemy, z uwagi na drożejącą, na drożyznę, że tak powiem. Wszystkie media poszły w górę, to czterokrotnie większe kwoty, jakie musimy przeznaczać, powodują, że boleścią dla nas jest to, że nie możemy kolejnych inwestycji rozpoczynać, a musimy myśleć o tym, jak utrzymać wrzesień, na przykład lada moment za progiem. Trzeba będzie zapewnić wszystkie media w placówkach oświatowych, które są dla nas bardzo ważne. Wakacje też bardzo pracowite, ponieważ tak w przedszkolu... placówek oświatowych, przepraszam, ile? Mamy dwie duże szkoły. W jednej Kłodawskiej jest 560 uczniów i ponad 200 w szkole podstawowej w Różankach. Ale mamy też przedszkola. Właśnie w czasie wakacji było remontowane przedszkole w Wojcieszycach i w Różankach. Duże przedszkole też. Nowe w Kłodawie. Żłobek też. Placówki oświatowe, które dla nas są takim oczkiem w głowie, ponieważ to tutaj trafiają nasze dzieci, nasza młodzież, która w przyszłości idzie w świat i tak nas będzie nas i siebie reprezentować. Procentowo na edukację ile gmina wydaje pieniędzy? Mamy 60-milionowy, ponad 60-milionowy budżet. Edukacja, oświata około 12 milionów. Tam są i środki, które otrzymujemy ze środków rządowych i też takie, które gminy same inwestują. Mamy też dofinansowania dużo na nasze zadania. Ukraińców w twojej gminie? Było, mamy wiedzę, było ile około to jest 300, osób? W tej chwili już zmniejszyła się ta liczba, część wróciła do siebie, część na terenie miasta znalazło pracę i lokum. Niemniej jednak jeszcze są, bo przychodzą ludzie, żeby pomagać, jak się, żeby jak wspierać. Jak się współpracuje? Bo już minęła, to złe słowo, euforia w sensie pomocy, ale niech zostanie to słowo, pomocy Ukraińcom. I jak tak z perspektywy tych iluś tam miesięcy oceniasz tą współpracę? Dobrze, tak naprawdę to są ludzie, którzy są wdzięczni, że no Polska w końcu tutaj najbliżej przy granicy najwięcej chyba pomogła i to są ludzie, którzy znaleźli tutaj też taką, no brzydko powiem, ostoję, ale miejsce do życia dla siebie, bo przecież nie wszyscy mogą wracać, bo nie mają do czego, działania wojenne tam trwają, w związku z tym ci, którzy tutaj na początku mieszkali u nas, czy w naszym gminnym ośrodku kultury, czy też w mieszkaniach, które udostępnili nasi mieszkańcy, znaczna część tych ludzi się usamodzielniła, poszło do pracy, wynajęło sobie samodzielnie mieszkania, część wróciło do swoich rodzin. Dzieci mieliśmy i chyba teraz będziemy nadal mieli w przedszkolach, w żłobku i w naszych szkołach. Myślę, że to taka lekcja, żywa lekcja historii dla naszej młodzieży i no, tak jak pan redaktor, tak wszyscy oczekujemy, lekcja, żeby te działania tak, się zakończyły, żeby ci ludzie wrócili do normalności. Takiej chęci pomocy, żeby ona trwała jak najdłużej, bo Ukraińcy po prostu robią bardzo dobrą robotę dla Europy i taki apel tutaj teraz myślę od nas, że pomagajmy ile możemy, tak? Tak, bo nie wiadomo kto i w jakiej sytuacji się znajdzie. Tam są różne sytuacje, różni ludzie, tak jak i u nas w Polsce. Przecież to życie pisze takie scenariusze, których nikt się nie spodziewa. Ale na szczęście, warto pomagać. Na szczęście mamy tych pozytywnych przykładów z Ukraińcami dużo więcej niż jakieś tam drobne, które się zdarzają, które są w każdym narodzie. Fabryczna 19, przerwa. Raz frytki, proszę. Fabryczna 19, ruszamy.
Jesteśmy ponownie, Anna Mołoczak, wójt gminy Kłodawa, Roman Błaszczak, wasz ulubiony, przystojny, inteligentny, wysoki, jest dużą czupryną redaktor. No w większości prawda. No to no, prawda. Dobra. Nie no. Obcinaj tych włosów, będziesz miał czuprynę. No tak, tak. Kiedyś można miałem. Z kobiecymi włosami kiedyś dużo miałem, zrobić, no. Męskimi też. Jest. Kobiety mają lepiej, bo wiesz, wy możecie sobie pofarbować włosy, a my siwi jesteśmy, to potem trzeba się golić, żeby nie było dużo tych siwych te włosów. Te usługi są dla wszystkich, abyśmy wszyscy byli zdrowi. Ja jakoś chyba nie wyobrażam siebie, żebym sobie włosy farbował, ale dobra, zostawmy to. Gmina Kłodawa, no mówimy tak, gmina Kłodawa, ale to jest duży obszar, bo wymienimy te najważniejsze miejscowości. 11 sołectw, kochani, to jest Kłodawa, Chwalęcice, Różanki, Wojcieszyce, Santocko, Szklarnia Różanki, Zdroisko, Rybakowo, Santoczno, Łośno. Myślę, że chyba wymieniłam pani wszystkie. Ale ładnie wymieniła. Tak naprawdę wspaniali mieszkańcy, ze świetnymi pomysłami, tacy ludzie, którzy naprawdę zakasają ręce i dla swoich sołectw pracują. Masz takie poczucie, że jesteś lubianą panią wójt? Bo ja jak się przygotowywałem do tego programu, mam znajomych, którzy mieszkają w Kłodawie, w Różankach, w różnych miejscach, twoi, że tak się wyrażę, i mówią, ta Ania to fajna babka, że ty jesteś taka, wiesz, mam nadzieję, nie odpuszczasz, że... i cały czas masz ten wigor w sobie i chęć do tej pracy w gminie. Dziękuję bardzo za miłą opinię, natomiast no nie ma takich rozwiązań, nie ma takich ludzi, którzy są idealnie w związku z tym i ja nie zawsze mogę spełnić oczekiwania mieszkańców. No i teraz mieszkańców. Jest to miejsce, że jak tak nasłodziłem, że teraz będę atakował, nie? Bardzo proszę. No, jeden mieszkaniec do mnie mówi, spytaj się Ani, kiedy ona zrobi porządek z tymi kominami, że ludzie tam palą różnymi rzeczami, jak przychodzi sezon grzewczy, no to nie ma po prostu możliwości przejść swobodnie, bo tak śmierdzi, za przeproszeniem. No gmina monitoruje te sytuacje, bo mieszkańcy faktycznie dzwonią i zgłaszają, ale powiem tak, sporadycznie się zdarza sytuacja, gdzie strażnik czy dzielnicowy jedzie i się okazuje, że właściciel posesji nie pali takim opałem, jakim powinien. Wcale tak nie jest, kochani, bo i węgiel dymi, także staramy się, żeby wspomagać mieszkańców na wymianę pieców, mamy dofinansowanie, nie są tylko my, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale też gmina ma swoje programy. Niemniej jednak czasem nam się wydaje, że z komina sąsiada kopci i on na pewno jakąś folią pali. Tak nie jest, my kontrolujemy Ale w jaki sposób? Sytuacje. Wchodzicie do domu i sprawdzacie, no, strażnik chodzi oczywiście za zgodą właściciela sprawdza i pokazuje właścicielowi. Ale mamy prawo czym nie opala. Mamy, bo my jesteśmy właścicielem posesji. No oczywiście mogą być nakazy prokuratorskie, ale nie mamy takiej sytuacji. Jest zrozumienie. Z pewnością ci mieszkańcy, którzy zamontowali już nowoczesne źródła ogrzewania, nie rozumieją tych, którzy jeszcze opalają węglem, ale te dopłaty, które natomiast teraz są, powodują, że przychodzą mieszkańcy, którzy zadeklarowali jedno źródło ogrzewania, a zgłaszają, że oni jednak mają piec i jeszcze będą opalać węglem. No, sytuacja finansowa jest taka, że musimy wszystkich zrozumieć i wszystkim pomóc. No, mamy nadzieję, że ten impas, że ta sytuacja drożejących cen paliw i mediów wszystkich, no, że się zmieni. Zima przed nami. To nie jest wszyscy tak, że tylko straszą, że będzie ciężko. No miejmy nadzieję, że przetrwamy dobrze. Ja jestem przed zebraniami z mieszkańcami, ponieważ we wrześniu konstruujemy budżety gmin na następny rok. W związku z tym ja mam we wrześniu z sołtysami ustalone spotkania z mieszkańcami. Wówczas pewnie mieszkańcy będą zgłaszać sytuację, ale my też będziemy uczulać na to, że wyremontowaliśmy świetlice w większości sołectw, czy wybudowaliśmy nowe, i będę prosiła o takie racjonalne współgospodarzenie naszym mieniem, żeby nie wracać do tematów tych, które jak w domu pilnujemy, żeby nie wydać za dużo złotówek, jeżeli nie ma potrzeby, to żeby też gospodarować tym mieniem, które gmina zrealizowała i przekazała mieszkańcom. Może to być ciężki rok, niemniej jednak myślę, że i dopłaty, jakie mieszkańcy otrzymują, i to, że większość to są ludzie pracujący, i też to, że nasi pracownicy opieki społecznej są uczuleni i docierają tam, gdzie trzeba pomóc. Miejmy nadzieję, że zdrowie i sytuacja finansowa pozwoli nam, że ta zima
nie będzie zła. No i tej wersji się trzymajmy. Fabryczna 19, Anna Młoczek jest dzisiaj ze mną, wójt gminy Kłodawa. Przerwa ostatnia i zaraz wracamy do jakże sympatycznej rozmowy. Teraz frytki, proszę. Fabryczna 19. Ruszamy. Ale nam dobrze idzie. Nie wiadomo, kiedy rozmawiać. Dobrze, tak w słuchawce tutaj Marek mówi, że bardzo dobra audycja, że świetnie idzie. To się cieszę bardzo. Mam nadzieję, że w końcowej fazie nie zniszczymy tego. A czemu mielibyśmy zniszczyć? O, nie wiem, Roman Błaszczak zada takie pytanie, z którym Anka sobie nie poradzi. Ty jesteś czujna, bo wiesz, że już jesteśmy na antenie. Tak, a nie? Tak, tak, tak. Fabryczna 19, przesympatyczna, przemiła rozmowa, więc ja nie wiem, czego ty ode mnie oczekujesz, że ja co będę tutaj. Anna Młoczak, przedstawiam, wójt gminy Kłodawa jest dzisiaj ze mną. Ja o dożynkach jeszcze bym chciał z tobą porozmawiać. No tak. Dożynki się odbyły, zadowolenie było wielkie. Tłumy były, było dużo, działo się. Wielu sympatyków naszych przybyło. Po co w ogóle są takie dożynki, Ania? A dożynki są naprawdę takim uczczeniem, podziękowaniem za naprawdę trudną pracę naszych rolników. Zmieniają się gminy, nasza gmina już też jest mało rolnicza, bardziej to jest mieszkalnictwo i działalność gospodarcza. Niemniej jednak działają u nas rolnicy i dużo rodzin się utrzymuje z rolnictwa. Nie jest to zawód czy praca porównywalna z innymi zawodami. Rolnicy tak naprawdę cały rok czuwają nad tym, żeby to, nad czym pracują, to, co posiali, żeby zebrać. I są Moja wiedza jest taka, że ty nie lubisz za dużo kasy wydawać, a szczególnie na jakieś igrzyska. Ma być godnie, ale twoje słowa, że ty z pomidorem, chlebem czy kurczakiem, to rywalizować koniecznie nie musisz. Kochani, ważne są takie spotkania i podziękowanie, ukoronowanie pracy tych, którzy w trudzie czoła zdobywają dla nas pożywienie, bo nasi rolnicy to są ci, dzięki którym ja sama jeżdżę do rolnika, kupuję mleko, że tak powiem, prosto od krowy, czy jajka od kur. To dobrze, że jeszcze są takie osoby, które chcą pracować na roli i od których możemy bezpośrednio nabyć. I miód, i chleb można też kupić. No i też producenci ryb, bo oni też tutaj świętują warzyw, owoców. Ja się staram, żeby, myślę, że jak większość samorządowców, żeby imprezy lokalne, które organizujemy, dostawały zaszczyki finansowe, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. I tak i w tym przypadku było. Gmina organizowała zakończenie lata, należąc do Stowarzyszenia ProEuropa Wiadrina, korzystaliśmy tutaj ze środków unijnych, dofinansowanie do zadania. Powiat wystąpił do nas, pani starosta, o to, żeby wspólnie zorganizować dożynki. W związku z tym też finansowanie było ze strony powiatu. W ten sposób nasi mieszkańcy mogli się spotkać, zobaczyć piękne, misternie uplecione wianki, przełamać się chlebem tradycyjnie. Myślałem, że opłatkiem. Udowadnialiśmy w ten sposób, że jesteśmy taką jedną wspólnotą samorządową. To są piękne chwile, bo to tak jak w rodzinie przy opłatku na święta, tak samo tutaj. Najprawdopodobniej 2024 wiosna, wybory samorządowe. Mówię najprawdopodobniej, bo jeszcze tego nie wiadomo. Mamy nową ordynację, że kadencja to 5 lat, no i że maksymalnie można 2 kadencje być wójtem, czyli w teorii może pani wójt aspirować do kandydowania na następną kadencję. No, rok z groszem, to już mogę się zapytać. Będziesz kandydować? Tak, jeżeli wyborcy oczywiście zechcą i dadzą mi sygnał, że mogę jeszcze raz powtórnie prosić o ich zaufanie, to z pewnością wystartuję. No i jak los pozwoli żyć. Ja się cieszę, że tak mówisz, bo często jak się zadaje wam, politykom, choć wy w samorządzie, to mówicie, jaki ja polityk, ja samorządowiec, a nie wiem, zobaczę jeszcze za szybko. A tutaj konkretna deklaracja, z której się po prostu cieszę. Bardzo lubię swoją pracę, bardzo lubię kontakt z mieszkańcami. Ja jestem taka, która lubię bywać w terenie z mieszkańcami, no to ja jeździć, tak, pracować.
Mój głos już masz, nie wiem jak to zrobię, bo musiałbym... To znaczy, że będziesz mieszkańcem? Nie, albo przynajmniej... nie, mnie nie stać. Tam w... to nie stać? Drogo tam tutaj u ciebie. Tutaj mieszkają mieszkańcy tacy zwykli zjadacze chleba. A. Zapraszamy do Kłodowa. Ale jakbym mógł, to bym na ciebie głosował. Bardzo dziękuję. Anna Młodczak była dzisiaj ze mną. Zresztą ja na wszystkich głosuję, wiesz. Tak trzymaj. Tak trzeba mówić, tak wiesz. Trzymaj. I na PiS, i na Platformę. Ja na wszystkich głosuję. Fabryczna 19, dziękuję bardzo, to była dla mnie przyjemność. Do zobaczenia jeszcze przed wyborami. Myślę, że spotkamy się na Fabrycznej. Dziękuję, co? Pięknie, dziękuję. Się. Ja mam taką nadzieję. No to dobrze. Wójt gminy Kłodawa, Anna Młodczak dzisiaj była ze mną. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.